nie jest dostarczycielem punktów, a wręcz przeciwnie. A teraz już ruszają podopieczni Malinowskiego na bramkę rywala. Jest szansa na 1-0, ale odskoczyła ta piłka Markowi Fabremu. No gdyby trochę lepiej ją przyjął jeszcze. No i teraz pomylił się Szufryn, jest szansa dla Zagłębia Sosnowiec, strzał na bramkę, jeszcze będzie dobitka, 1-0, nie, piłka poza. No błyskawiczna była ta akcja oczywiście Zagłębia, ale no trzeba tutaj dodać, że oczywiście tę akcję zawdzięczają sosnowiczanie Szufrynowi i jego... Ubiegłego roku Sandecja jedyny raz w tym sezonie właśnie przeciwko Zagłębiu zdobyła 4 bramki. Był jeszcze mecz, gdzie 3 gole zdobyła Sandecja w Tychach. Tymczasem szansa dla Zagłębia Sosnowiec, strzelał głową. Jeden z tych zawodników sprowadzonych zimą. Świetne teraz podanie, znakomicie to wygląda, natomiast za głęboko posłana piłka przez Bartłomieja Kasprzaka. Z godnością chcą się pożegnać podopieczni Tomasza Kawarskiego. No, przypominamy, trudny sezon, też z uwagi na to, że cały sezon na wyjeździe rozegrała drużyna z Nowego Sącza. O tym jeszcze za chwilę, bo teraz już Maciej Mas w polu karnym, Zagłębia Sosnowiec. Lewa noga, Mas, piłka w pole karne i jest gol! 1-0, 32 minuta spotkania. Czy to dośrodkowanie, czy to był strzał, nieważne. Jedno jest pewne, piłka wpada do bramki i Sandecja prowadzi z Zagłębiem w Sosnowcu 1-0. Czyli jak się nie trudno domyślić, jest to golkiper Zagłębia Sosnowiec. Ja myślę, że Maciej Mas też może być w szoku. Też, chyba też, wiesz, ale on chyba no, w mniejszym o tyle, że jednak strzelił gola. No popatrzmy, no, wydaje się, że on jednak chciał dośrodkowywać, że ta piłka miała taką lekką trajektorię od bramki. On gdzieś tam był troszkę zaginiony w tym meczu, poza wspomaganiem defensywy. Borowski stracił piłkę, jest kontratak. Maciej Mas, Mas strzela! Tym razem obok słupka, ale znów dopuszczony do takiej sytuacji napastnik Sandecjon. I skuteczny. Walski w pole karne, zgrana piłka do środka, jest strzał zza pola karnego. No i teraz trzeba pochwalić Mateusza Kosa, bo po rykoszecie piłka odbiła się od jednego z zawodników i trzeźwo ocenił sytuację bramkarz Zagłębia. Na szczęście dla Kosa ona bardzo, bardzo wolno leciała. Teraz tutaj to widzimy. Tak, no i tak jak zacząłem mówić, że Troć dzisiaj no, miał jedną sytuację bramkową, no, ale jej nie wykorzystał. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, nie był jakimś specjalnie aktywnym piłkarzem. Piłka w pole karne, strzał na bramkę i interweniował Szymon Tokarz. 56. minuta spotkania. Michał Walski, jakie rozwiązanie wybierze teraz pomocnik Sandecji? Znów do najbliższego kolegi z zespołu, Palacz w pole karne. Jest szansa dla Sandecji, ale strzału na bramkę nie będzie. Chociaż jeszcze teraz jest uderzenie! Tuż obok słupka, dosłownie milimetry. A widzisz, jak cię zaskoczyli, a jednak doprowadzili do sytuacji, kiedy oddanie tego strzału było możliwe. Aczkolwiek oczywiście, no popatrzmy, ile tutaj było przypadków. Wraca po to, żeby wrócić do ekstraklasy? Wielkie pytanie. Ależ teraz fantastyczny strzał zza pola karnego, to jeszcze nie koniec. Klubś na drugą stronę szesnastki Sandecji, ale ostatecznie nie skończyło się to jeszcze jednym strzałem na bramkę, natomiast trzeba za tę próbę zza pola karnego pochwalić. Może teraz jeszcze Filip Borowski. Rozkrzyczeli nam się kibice na stadionie, jeszcze próbował Bonecki, strzał niecelny. Najlepszy moment Zagłębia na pewno w drugiej połowie spotkania. Oczywiście, że tak. Kładąc się na przeciwniku, no gdzieś tam się oparł pewnie o jego łokieć, otarł i upadł. No i mamy strzał na bramkę, ponad poprzeczką, no i znów Tymoteusz Klubś. Czasu coraz mniej ma Zagłębie Sosnowiec, 4 minuty podstawowego czasu gry. Rozwandowicz, Szumilas. W poszukiwaniu Wrzesińskiego, Wrzesiński! Nie wykończył tej akcji, a przecież w ostatnim spotkaniu z Wisłą Kraków to on zdobył zwycięską bramkę. No znowu trzeba pochwalić akcję, bo to było znakomite podanie ze środka pola. Nie ma gwizdka sędziego, gramy dalej. Wrzesiński do Kulawiaka, ten w pole karne, ależ groźnie! I piłka w siatce, gol, jest wyrównanie
1-1, 88 minuta spotkania i Tymoteusz Klubś, ten, którego tak chwaliliśmy w dzisiejszym spotkaniu, strzela tego gola. Skutecznym strzałem, popatrzmy raz jeszcze, dwóch rezerwowych w rolach głównych, no perfekcyjne dośrodkowanie, to co on wypatrzył Klubsia.